Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat istot subtelnych. Na początku tego programu chciałem podzielić istoty subtelne, które są tutaj z tej planety. To są istoty, tak zwane duchy, istoty, które są z tej planety. I drugi rodzaj istot, istoty subtelne z innych wymiarów, które przylatują tutaj na naszą planetę, z innych systemów planetarnych. Też są to istoty subtelne, jak również i materialne, ale mogą po prostu przetwarzać się, mogą wchodzić dzięki swojej technologii w inne wymiary, będąc przy nas, ale po prostu będąc istotami niewidzialnymi dla naszych oczu fizycznych. Ja dodam, że odpowiednie aparaty w Stanach Zjednoczonych mogą po prostu wykryć te istoty. Właśnie wczoraj zapoznałem się z pewnymi materiałami ze Stanów Zjednoczonych, które pokazywały, jak te subtelne istoty z innych planet są wykrywane dzięki pewnym urządzeniom elektronicznym, które po prostu rejestrują jakby odblask, który wychodzi z ich ciała, jakby odbicie takie. A niektóre istoty po prostu są tutaj w tym świecie duchami, które jakby filtrują się w nasze domostwo, w nasze domy, czy są na naszym jakimś miejscu, gdzie my mieszkamy, czy są na jakimś polu, który mamy po prostu. Tam je możemy czasami zobaczyć, czy na cmentarzu, czy gdziekolwiek indziej, przy drodze. Jakieś istoty się manifestują, znikają, pojawiają się i tak dalej. Ja dodałbym, że istoty, które są z innych planet, wielokrotnie ich pojazdy, ich statki kosmiczne tutaj, które przylatują, są widzialne w formie takiego obłoku, prawda? Czy to jest obok taki jakby ciemny, czy to jest obok taki jasny, taki promienisty, pełny światła. To są po prostu odpowiednie kamuflaże, które oni stosują, żeby tutaj po prostu ukryć swoje maszyny na naszym niebie. Także nie dajcie się po prostu zwieść, bo to jest taka technologia, która po prostu ukrywa ich pojazdy i niekiedy przechodzą w inne wymiary, także całkowicie mogą wam nawet zniknąć z oczu dzięki swojej technologii. I jeśli się odnosi do duchów, no to po prostu, jak już wcześniej wspomniałem w poprzednich programach, są odpowiednie symbole. Podałem trzy rodzaje symboli. Podałem mandalę, która jest do pana Hanumana, podałem taką mandalę z symbolem OM. I taką mandalę, która ma tak jakby napisy podobne do języka arabskiego, oczywiście to jest sanskryt, i podałem tą mandalę trzecią, która właśnie jest na duchy. Ja dodam, że te pierwsze dwie, które wymieniłem, są bardzo wysoko wibrujące, mają bardzo wysoki biały kolor i są odpowiednio chroniące przed duchami. I specjalnie chroniąca przed duchami jest właśnie ta ostatnia, która ma takie jakby symbole. To już tam jest na moich YouTubach, możecie to po prostu sobie prześledzić i zobaczyć. Ja dodam, że jakby osoby, które posiadają duchy w domu, to nie jest rzecz bardzo przyjemna, ponieważ duchy sprawiają wiele kłopotów. Niekiedy poruszają się pewne przedmioty w naszym domu podczas nocy. Jeżeli my śpimy, mogą nam zdejmować kołdrę, mogą nas dotykać, mogą dzięki temu, że nas dotykają, pobierać energię. Dlatego wskazane jest właśnie, żebyście mieli te symbole, możecie sobie je po prostu powiększyć i mieć w swoim pokoju, dzięki czemu będziecie odstraszać właśnie te złe duchy, złe energie, które chcą jakby dobrać się do was subtelnie, czy do waszego umysłu, podłączyć się pod wasz umysł, żebyście myśleli takie rzeczy, które po prostu im są na rękę, albo po prostu pobrać wam energię ze spotu słonecznego. Dlatego trzeba bardzo uważać na takie rzeczy, jak również niektóre istoty, które są z innych planet, też mogą zrobić psikusy, różnego rodzaju podłączenia, mogą na was ewentualnie podłączyć, pobrać energię też. Dlatego radzę wam, drodzy kochani, żebyście okna odpowiednio uszczelnili odpowiednią siatką, czy to metalową, czy to plastikową, ale żeby po prostu okna były odpowiednio zabezpieczone podczas waszego snu, podczas waszego odpoczynku, w waszych domach, tak żeby te istoty po prostu nie mogły w jakiś sposób się dostać do was i mieć jakiegoś dostępu do waszego ciała. A jeżeli już tak jest, no to jest po prostu nieprzyjemna taka jakby sytuacja, że one mogą podłączać się, pobierać energię od was, mogą podłączyć się do waszego umysłu, mogą wam wszczepić chip, dzięki któremu będziecie kontrolowani, będziecie się zachowywać w sposób niewłaściwy. No są różne sytuacje z tym związane, także zabezpieczcie wasze domy i odpowiednio wasze okna tak, żeby te istoty nie mogły po prostu wejść do waszego domu. Mówię o istotach oczywiście z innych planet, ponieważ duchy mogą przenikać przez mury, duchy mogą przenikać przez jakiekolwiek konstrukcje stalowe nawet.
W tym momencie, co teraz to wypowiadam te słowa, no to to się odnosi do tego, do właśnie przedstawicieli innych cywilizacji, takich jak popielaci, którzy po prostu panoszą się tutaj na tej ziemi już od wielu, wielu lat i mogą robić ludziom z naszej cywilizacji bardzo różne psikusy, manipulacje genetyczne itc. itd. Jak również i wszczepianie chipów. To by było mniej więcej na tyle, co chciałem wam powiedzieć na ten temat. Na marginesie chciałbym wam zaproponować aronit, który jest bardzo odpromiennikiem naturalnym. Jeżeli macie okazję, możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Tutaj z Teneryfy. Do widzenia.